Jeżeli ktoś w tym momencie zadaje sobie pytanie, czy zostałem zmoczony wodą jeziora Niegocin, odpowiadam twierdząco tak. Mam absolutną świadomość tego, że 7 września dla większości z was to bardzo przygnębiający moment, bo niestety koniec wakacji. Ale jak śpiewa Ellie Goulding w piosence zapowiadającej jej drugi studyjny album, którego premiera w październiku. No właśnie, podobno wszystko jest możliwe, łącznie z tym, że można zaklinać rzeczywistość, można przedłużyć wakacji, na przykład wybierając się do Ekomariny w Giżycku. Wiatr we włosach, czyli absolutnie idealna pogoda do tego, żeby wypłynąć w tych cudownych jachtach. Ekomarina, podobno największy port pasażerski na Mazurach. Prawda to czy fałsz? Jest tylko to, proszę być szczerym. Jest to absolutna prawda. Jest to najnowocześniejszy też port i największy port pasażerski na Mazurach. Dlaczego podkreślam pasażerski? Bo szczerze mówiąc większość marin to są porty typowo jachtowe, czyli dla jednostek mniejszych zdecydowanie. A ten port jako jedyny może pomieścić również statki pasażerskie do 30 metrów długości kadłuba. Mamy tutaj tą sieć Wi-Fi dostępną dla wszystkich żeglarzy, wszystkich turystów tutaj przebywających. Nowoczesność też zahacza tutaj o ekologię, to znaczy posiadamy system odbioru nieczystości z jachtów. Jest to specjalna pompa, gdzie przy kei serwisowej specjalnie do tego celu wybudowanej sumują jachty, z których odbieramy po prostu za pomocą tej pompy nieczystości. Słuchajcie, prawdą jest to, że to jest naprawdę taki super, hiper, jak to się mówi, ładnie wypasiony port na Mazurach. Gdzieś słyszałem pogłoski, że tak. Zdecydowanie tak, jest bardzo przyjemnie. Poza pogodą, która jest oczywiście rewelacyjna, ale to jakby nie dotyczy stricte miejsca. No, samo zaplecze jest rewelacyjne, jest świetny bar, w którym serwują doskonałą kawę. Bardzo mocną kawę, tak. Która nie pozwala zasnąć przez całą noc. Wygodne łazienki, ciepła woda. Tak, tak. Warto wspomnieć o atrakcyjności tego portu, która polega również na bliskości do centrum miasta. Jest to położenie tego portu pomiędzy molem spacerowym a torami kolejowymi. Również daje nam bliskość do dworca kolejowego i dworca PKS. Niezależnie od pogody, a nawet im bardziej chłodno, im bardziej wiecznie, tym lepiej, sprawdziłem, podkreślam z całą mocą i odpowiedzialnością, jest internet. To naprawdę bezcenna informacja. Odpowiadam na drugie pytanie nurtujące ludzkość. Falochrony są mało wygodne, jeżeli chodzi o podpieranie się. Z bardzo zielonej scenerii Eko Mariny w Giżycku przenosimy się do równie